Tymczasem w miniony wtorek w Muzeum Ziemi Wieluńskiej odbył się finisarz wystawy Tragedia Wielunia, która w salach ekspozycyjnych Wieluńskiego Muzeum funkcjonowała aż 10 lat. Zdjęcia, obrazy mówią w sposób jednoznaczny. Pokazują skalę zniszczenia Wielunia. Zdjęcia, które na tej wystawie utworzonej w 2009 roku tak wyeksponowane pokazywały te najistotniejsze i najważniejsze miejsca w Wieluniu. Podczas krótkiego briefingu w muzeum jego szef przybliżył też najważniejsze założenia i plany nowej wystawy Świadkowie mówią 1 września 1939, która pokazana zostanie z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wieluniu. Nowa wystawa przede wszystkim będzie opowiadana słowami albo nagranymi, albo spisanymi przez pracowników muzeum, na czele oczywiście z panem profesorem Tadeuszem Olejnikiem, który, jak wiemy, jest głównym badaczem tej tematyki i ma na swoim koncie szereg publikacji, które są owocem dziesięcioleci starań o to, żeby upamiętniać historię miasta Wielunia w kontekście dramatu wojennego. Więcej o tej niewątpliwie ważnej i zarazem symbolicznej ekspozycji powiemy w wydarzeniach TVK za tydzień. Oddamy wtedy głos również profesorowi Tadeuszowi Olejnikowi, obecnemu na briefingu. Już teraz zapraszamy.